prezentujemy Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich, organizatora tego wydarzenia. Razem ze Spółdzielczym Domem Kultury zorganizowaliśmy Festiwal Aktywności Kulturalnej w ramach projektu Biblioteka Poza Biblioteką i właśnie tutaj prezentujemy się poza biblioteką, czyli przy Spółdzielczym Domu Kultury. Chcieliśmy tutaj przedstawić kawałek naszej działalności, bo nie zajmujemy się tylko wypożyczaniem książek, ale też organizacją różnego rodzaju wydarzeń. Można tutaj właśnie kawałek tej naszej działalności zobaczyć. Na co dzień prowadzimy wiele różnych wydarzeń i spotkania autorskie i też różnego rodzaju warsztaty, wykłady. Prowadzimy też izbę regionalną w Piekarach Śląskich, także zapraszam serdecznie i zapraszam też na nasze stoiska. To na stoiskach za moimi plecami cieszące się największą popularnością tatuaże brokatowe, które można sobie zrobić u Pauliny. Tutaj u mnie można pokolorować i ożywić rysunki w aplikacji Quiver oraz pooglądać książki, które są trochę mniej tradycyjne niż te, które można znaleźć w bibliotece, czyli książki multimedialne, które też ożywają dzięki aplikacji. I na ostatnim stoisku można wykonać metodą ebru rysunek na wodzie. Także zapraszamy serdecznie. My generalnie, jak już sama nazwa wskazuje, jako stowarzyszenie Fotoakademia, jesteśmy amatorami, fotografami. Skupiamy głównie seniorów w naszym stowarzyszeniu. Także generalnie nasza dewiza to fotografia i fotografowanie. Działamy jako stowarzyszenie od bardzo niedawna, bo raptem pół roku, a wywodzimy się ze stowarzyszenia UTW Piekarskiego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także już doświadczenie w tym kontekście fotografii mamy, bo mieliśmy tam warsztaty, także jakieś doświadczenie tam zdobyliśmy i postanowiliśmy je kontynuować, właściwie tworząc stowarzyszenie na własną rękę, że tak powiem, mając własne plany, założenia. Także założeniami naszymi głównie są plenery, gdzie nasi słuchacze generalnie razem tworzymy właśnie kolekcje, jak tutaj Państwo widzicie, w różnych porach roku. Każdy ma jakąś duszę artystyczną, którą w sposób własny stara się zaprezentować. Mamy opiekunkę, która jest w tym temacie wykształcona i chodzimy najpierw na plener. Później na takich warsztatach prezentujemy każdy z uczestników pracę, wyświetlamy i omawiamy je w kontekście technicznym bądź warsztatowym. Także jest to połączone technicznie z takim warsztatem, który prowadzi nasza opiekunka, wprowadza nas w techniki prezentowania zdjęć, obróbki zdjęć. Generalnie w ten sposób. Technicznie nadążamy za współczesnymi technologiami. Każdy ze słuchaczy obsługuje komputer, także mają wiedzę i potrafią, radzą sobie. W najbliższych planach mamy 3 czerwca prezentację stowarzyszeń na Kopcu, gdzie miasto organizuje taką prezentację, tam również będziemy brali udział. A oprócz tego staramy się w projekcie o wystawę na Placu Noblistów, na naszym rynku na Pylonach. Także nasi członkowie tam również zaprezentują swoje prace. Oprócz tego korzystamy z różnych plenerów, które organizujemy w własnym zakresie. Nasza siedziba mieści się w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Żwirki 23. To jest przy Urzędzie Miasta. Tam można zasięgnąć informacji w sekretariacie. A oprócz tego mamy wizytówkę. Jesteśmy na Facebooku, mamy swoją grupę, mamy swoją stronę jako Fotoakademia. Tam można zobaczyć nasze prace, nasze dokonania, to czym się zajmujemy na
zajęcia. To tutaj po mojej prawej jest Daniel Łukasz Kałuś. Ja jestem Magda Świerczyńska i tutaj jest Ania Janota. No i razem zajmujemy się po prostu sztuką, malowaniem, to tak bardziej po godzinach, ale jest to nasza pasja wspólna. No i tak sobie działamy. Okay. Więc na pewno zaczęło się wszystko na studiach, gdzie mieliśmy kilka takich wspólnych akcji od 2010 roku. Na przykład w galerii Stalowe Anioły. To była taka pierwsza, potem była nowo otwarta Agora, to tam też było. No i najwięcej wspólnie działaliśmy zawsze w galerii Stalowe Anioły w Bytomiu. Bierzemy udział praktycznie co roku w tym festiwalu sztuki wysokiej. No i taką wspólną wystawę niedawno temu mieliśmy w 2021. To taka już po studiach też taka wspólna wystawa w Kocim Gościńcu w Bytomiu. A później każdy indywidualnie gdzieś tam, Ania, dobrze pamiętam, w 2015 roku. Ja się doczekałam w 2022 niedawno temu w Katowicach w takiej kafejce Da Vinci. No a Daniel, nie pamiętam, ty miałeś też wspólne na razie. To Daniel najbardziej działa w szkole jako nauczyciel. Anię można znaleźć na Instagramie pod pseudonimem Smakosz Bazgrot, a mnie można znaleźć też na Instagramie pod pseudonimem Malożyna. To znaczy, pasja powstała już od dzieciństwa, jak zajmowałem się bratankiem, że miał jakieś nieułożone puzzle czy co i poprosił mnie, żeby ułożyć. No i tak powoli mnie to wciągło. Później zacząłem haftować to, tamto, no ale koledzy mnie zmontowali, żeby jakąś większą układankę ułożyć. No to jak się zaczęło tam od 1000, 2000, no to skończyło się na 50 000, nie? Całkowicie te największe to nie układa się od razu w całości czy coś, bo one są posegregowane workami, że jak to jest 50 000, to one zazwyczaj są w 10 czy w 20 workach, tam po 2, po 4 000, nie? I to workami się normalnie układa, że na płycie i później dopiero się to składa w całość, nie? Że czasami ten największy to gdzieś około tam półtora roku, nie? Ale z przerwami, że w międzyczasie układałem inne, na przykład mniejsze jakieś czy coś, nie? Bo jak tam przyszło tło czy coś zielonego, trawa czy coś, no to a nie szło, to odkładało się to na bok i się brało jakiś mniejszy do ułożenia czy coś, nie? Często pan wystawia swoje... Jak dostanę jakieś zamówienie? Teraz dość często właśnie pan Jacek z naszej biblioteki piekarskiej już chyba czwartą wystawę mi zaproponował, bo byłem w Bytomiu, w Chorzowie, w bibliotece miejskiej. No, tam, gdzie jest możliwość ewentualnie pokazania czy coś, to pokazuję, nie? Tu na ulotkach zresztą jest coś takiego, że jak ktoś ma jakieś niepotrzebne puzzle czy coś, no to zawsze może ewentualnie oddać, czy coś, że z chęcią przyjmę, takich, których nie mam w kolekcji, bo takie, które mi się powtarzają w kolekcji, to na grupie społecznościowej się później zamieniam z innymi na przykład. Duże jest zainteresowanie puzzlami. Jak w ogóle ludzie na to reagują? To znaczy dość dużo, tak jak mi w bibliotece powiedzieli, czy co, że zainteresowanie jest duże, tym bardziej tymi dużymi, jak były ułożone, czy coś. A na grupie społecznościowej na Facebooku to też jest kilka tysięcy, co ludzie jak wpadną w zakup takich puzli i ułożą, to potem nie umią zaprzestać, nie kupować następnych puzli, że już potem mają po 50, po 200 puzli na przykład kartonów ułożonych już w przedziale tam roku czy dwóch, nie? To potem się wymieniają na inny wzór, czy jak się już komuś spodoba dany te model, że jak ktoś lubi góry czy tam zwierzęta, to kolekcjonuje później same zwierzęta właśnie, że się zamienia z innymi użytkownikami czy coś, nie? No. Zajmuję się tak naprawdę rękodziełem, staram się, szyję na zamówienie różnego rodzaju akcesoria typu torebki, nerki, kosmetyczki, etui na książkę na dzisiejsze spotkanie, czy etui na laptopa. Zaczęłam to robić jakieś 7 lat temu, tak naprawdę.
Od półtora roku mam taką już porządną, przemysłową maszynę, dzięki której mogę to wszystko, może to wszystko w ten sposób wyglądać, w ten sposób może być wykończone. Wcześniej pracowałam w bankowości i pewien etap w życiu się skończył, nowy się zaczął, dlatego postawiłam na to. Bardzo lubię torebki. Dla siebie zawsze ich miałam mnóstwo, dlatego też w ten sposób mogę spełniać też swoje marzenia. Jak to wygląda? To zależy. Jeśli szyję torebkę taką z mojej głowy, to gdzieś tam rodzi się pomysł. Przenoszę go na tkaninę, na materiał, w zależności od tego, z czego ma być wykonana, z ekoskóry, z materiałów wodoodpornych, z welurów. Przenoszę ją po prostu, gdzieś tam ten pomysł w mojej głowie się rodzi i ona w trakcie procesu powstaje jakiś wybrany fason. Druga wersja, która częściej u mnie jest, to jest taka, że szyję na zamówienie indywidualne klientów, czyli ustalam z klientem wzór, rozmiar, co w tej torebce ma być, jaka ma być funkcjonalność, czy ma być długi pasek, czy mają być dodatkowe jakieś ozdoby, sprzączki, łańcuchy. Znaleźć? Można mnie znaleźć dzisiaj tutaj, zapraszamy do piekar, można mnie znaleźć na Facebooku, Just_Art. Nazywam się Anna Rapsztyn, jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury Tradycji Śląskiej z Orzecha. Zajmujemy się, tak jak nazwa wskazuje, odnawianiem strojów śląskich, no i rękodziełem. Bierzemy udział, że tak powiem, zajęcia są cały rok. W dożynkach, korony dożynkowe robimy, odtwarzamy, że tak powiem, wystawiamy je na konkursy. Zajmujemy się rękodziełem takim jak szydełko, druty, hafty, że tak powiem, zrzeszamy malarstwo u siebie. Także cyklicznie każdy miesiąc inne zajęcia prowadzimy je u nas w naszej siedzibie w Orzechu. Dodatkowo jeszcze chodzimy do szkół, do przedszkoli i też ich wprowadzamy w różne takie zajęcia wielkanocne, bożonarodzeniowe. Ewentualnie jeszcze takie jakieś manualne, tak jak teraz przedstawiamy domeczki swoich marzeń, malowane pędzlem przez siebie. Jaki był początek? Początek był taki, że są do dzisiaj cztery koła gospodyń wiejskich w gminie Świerklaniec. I po prostu groziło to zamknięciem tych kół gospodyń wiejskich i powołałyśmy właśnie stowarzyszenie od razu rejestrowe w sądzie. Działamy już 7 lat. Gdzie nas znaleźć? Stowarzyszenie ma stronkę internetową na Facebooku. Strona jest pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Tradycji Śląskiej na Facebooku. A działamy Orzech, ulica Wieczorków 41. Orzech w Polsce jest tylko i wyłącznie jeden, także łatwo nas znaleźć. Stowarzyszenie działa już od 12 lat, z każdym rokiem coraz prężniej. Zakres jest szeroki, bo przede wszystkim działamy dla naszych członków, na rzecz integracji środowiska, poprawy warunków pracy, ale również dla publiczności i społeczeństwa, czyli organizując dużo wydarzeń kulturalnych, biorąc udział w targach, czy takim wydarzeniu jak tutaj, ale przede wszystkim targach książki, teraz w październiku w Nocy Księgarni, więc działamy również jako popularyzatorzy literatury. Mamy ponad 100 członków w naszym oddziale południowym, w zasadzie ponad 120, więc jesteśmy dość dużym oddziałem. Tłumaczymy z wielu języków. 120 osób, jak się pan domyśla, to jest kilkadziesiąt języków, bo mamy i tłumaczy z japońskiego, czy z chińskiego, jak i ze szwedzkiego, czy norweskiego, jak ja. Oprócz tego oczywiście język angielski jest szeroko reprezentowany i wiele innych. No i te ilość przykładów trzeba by już liczyć w setkach, o ile nie tysiącach, jeśli zsumujemy tych wszystkich członków i członkinie, prawda? Ja tak skończyłam filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc tak, mam wykształcenie kierunkowe. Później jeszcze roczny kurs dla tłumaczy literatury w Sztokholmie. A skąd się to wzięło? Pasja, myślę, że wzięła się stąd, że zawsze lubiłam czytać. Ucząc się kolejnych języków, poznawałam w czasie wolnym czy na studiach ciekawe książki i zrodziła się chęć przekazania tych informacji innym, czy przekazania, podzielenia się moim doświadczeniem czytelniczym. No i to
powoduje, że chce się coś przetłumaczyć. Jeśli się przeczytało coś, co się uważa za świetne, a nie ma tego po polsku, no to czuję się potrzebę wydania czegoś takiego. Oczywiście ja nie wydaję, nie jestem wydawcą, ale można zawsze zaproponować. Przetłumaczyłam około kilkunastu książek, bo nie tłumaczę głównie literatury, zajmuję się też innymi rzeczami, ale co roku kilka. Są to na przykład serie o Dunii, dość dobrze znana seria nowa o rodzinie Jansonów, Martina Widmarka i Pelego Foszhada. Książka Kepler 62 Odliczanie. Oprócz tego tłumaczę czasem wywiady i spotkania z autorami, to jest zarówno na festiwale, jak i na konferencjach. Zdarzają się czasem inne teksty, które nie są całymi książkami, jak na przykład jakieś krótkie teksty prozatorskie, więc różne formy, ale książek przetłumaczyłam około 18. Bardzo lubię tłumaczyć książki dla dzieci i młodzieży. Ich przetłumaczyłam najwięcej, ale one wcale nie są łatwe w tłumaczeniu, ponieważ często jest tam mniej tekstu, który musi być zgrany z ilustracją, musi być zwięzły, żeby się pomieścił. Ale daje to dużo satysfakcji, bo jest tam dużo humoru i często gier słów. A ostatnio tłumaczę kryminał i jest przyjemne w tłumaczeniu, tak, to muszę przyznać. Idzie to dość szybko, bo jest to coś, co można zrobić szybciej niż tłumaczenie takiego na przykład bardzo gęstego, ośmiostronicowego tekstu o współczesnym społeczeństwie, który jest krytyczny, ale każdy tekst ma swój styl i swoją specyfikę i trzeba się w niego najpierw wgryźć, a później po jakimś czasie odnajduje się ten styl i już idzie szybciej. Wielu z naszych członków tłumaczy literaturę na cały etat, jest to ich jedyne źródło zarobku, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczy z języka angielskiego. Natomiast niektórzy łączą pracę na przykład na uczelni, czy uczenie języka, czy jeszcze marketing z tłumaczeniem. Jest to oczywiście pasja, ale też praca zarobkowa, to chciałam jeszcze powiedzieć, bo mamy też na uwadze poprawę warunków pracy i życia tłumaczy. Maluję odkąd pamiętam. Co prawda wcześniej nie zajmowałem się taką sztuką, jak ja to nazywam, galeryjną, tylko specjalizowałem się w graffiti, później przeobraziło się to w street art, a później zająłem się właśnie obrazami i instalacjami przestrzennymi, w ogóle taką sztuką współczesną. Nie zajmowałem się tym nigdy tak na całego, ponieważ na pierwszym miejscu w moim życiu zawsze gdzieś tam był sport, a na drugim miejscu sztuka. No ale w pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, że wiedziałem, że to sztuką będę się zajmował. No i postawiłem wszystko właśnie na artyzm i zdecydowałem się całkowicie temu poświęcić. Nie mam artysty, który mnie inspiruje. Jestem w zasadzie troszeczkę wyłączony na to, co tworzą inni, na przyjmowanie innej sztuki, która powstaje. Inspiracją dla mnie są ludzie, którzy mnie otaczają, to, co dzieje się na świecie. Nie mam też, mój proces twórczy nie wygląda w ten sposób, że poszukuję konkretnego tematu, który mógłbym gdzieś tam ukryć w tych moich pracach, tylko po prostu tworzę to, co czuję, a później widzę, co mogłem gdzieś tam mieć na myśli, co chciałem właśnie przemycić w tych pracach. I każda kolekcja, którą tworzę, każdy zbiór obrazów, czy obiektów przestrzennych, czy projektów, które realizuję, jest zupełnie inny od poprzedniego. Także to nie jest taka sztuka, gdzie zawsze możemy wiedzieć, czego się spodziewać w przyszłości, co powstanie, tylko za każdym razem staram zaprezentować się coś nowego, więc jest to bardzo wszechstronne i niespodziewane. Mogę powiedzieć, że jestem dosyć młody, jeżeli chodzi o sztukę. Wystawiałem się w większości za granicą, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Kolumbii, w Polsce mniej niż za granicą. No ale myślę, że to teraz wszystko się będzie zmieniało. Jeśli chodzi o taki najbliższy czas, no to targi sztuki w Warszawie, tam będzie można zobaczyć moje prace. Także gdzieś to wszystko się jeszcze rozwinie. A najbliższe takie plany stricte wystawowe, to znowu powrót do Ameryki i tam będę ponownie wystawiał.
Na tą chwilę mam wrażenie, że lepszy odbiór mojej sztuki jest właśnie za oceanem albo w innych krajach, ale większość na przykład klientów na moje obrazy czy kolekcjonerów jest w Polsce, więc jest to troszeczkę rozbieżne. Nigdy nie opisuję co prawda poszczególnych obrazów z kolekcji, raczej opisuję całą jedną kolekcję jednym wielkim opisem, a interpretację poszczególnych prac zostawiam odbiorcom. Jest to też troszeczkę spowodowane tym, że tak jak mówiłem wcześniej, tworząc wcześniej street art czy graffiti, ja nie miałem w ogóle kontaktu z tymi odbiorcami, więc nie było takiej potrzeby. Zawsze też powtarzam, że każda interpretacja jest poprawna, ale jeżeli chodzi o te obrazy, to jest w ogóle obraz pierwszy, jaki powstał spod mojej ręki, jeśli chodzi o właśnie taką sztukę galeryjną. On zawsze mi towarzyszy i nie jest to obraz, który gdzieś tam może trafić do jakiejś obcej kolekcji. Cała ta kolekcja mówi o, po pierwsze o tolerancji, która powinna być w większym stopniu wśród ludzi obecna. Dlatego też do tych obrazów wybieram głównie Afroamerykanki, żeby pokazać, podróżuję też z nią po świecie, więc zderzam ludzi różnej nacji w tej galerii, w dyskusji właśnie przy tych pracach, żeby pokazać, że tych podziałów nie powinno być. Ale kolejną kwestią jest także, to bardziej widać na przykład na tym obrazie, czyli deformacja albo zasłonięcie części twarzy, aby w życiu codziennym ukrywamy emocje i nie pokazujemy tego, kim tak naprawdę jesteśmy przed drugim człowiekiem, więc właśnie to też tutaj ukrywam w tych pracach. Często właśnie zasłaniam część twarzy, deformuję ją, nie widać oczu, więc tak naprawdę nie wiemy, jaka emocja gdzieś tam jest ukryta, żeby właśnie to odzwierciedlić, jak to tak naprawdę wygląda gdzieś tam u nas w takich kontaktach międzyludzkich i w wielkim skrócie to mniej więcej o to tutaj chodzi. To jest moje stoisko, mam sklep w Bytomiu, nazywam się Tusz i Wiatr, to jest właściwie antykwariat i pracownia rękodzieła, ja się zajmuję witrażem, tu są moje prace w większości. A oprócz tego mamy jeszcze starocie, także to jest też antykwariat, także zapraszam do Bytomia na Mickiewicza 31. Witrażem zajmuję się już 12 lat, wcześniej pracowałam w pracowni i zajmowałam się głównie rekonstrukcją i renowacją witraży, głównie do kościołów, a teraz już tylko robię takie drobiazgi, raczej dla dzieci, głównie zawieszki witrażowe, jakieś formy przestrzenne. Coś bardzo już drobnego. Zajmuję się już tym tylko sama, więc nie mam możliwości, żeby wykonywać duże realizacje. Głównie już teraz tylko takie drobiazgi. Czy planuję rozwój działalności? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, w jakim kierunku to pójdzie, bo jeszcze interesują mnie również starocie. Tak jak mówiłam, mam swój antykwariat. I szczerze powiedziawszy, nie potrafię wybrać, co mi sprawia więcej frajdy, czy starocie, czy witraże. Więc nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie. Myślę, że czas pokaże. Dzień dobry, my jesteśmy Szyszka z Makiem i zajmujemy się produkcją artystycznych rzeczy, które zamieszczamy na własnych, własnoręcznie robionych produktach, czyli rysujemy obrazki śmieszne, muminkowe, związane z książkami, nie tylko z bajkami dla dzieci, ale także dla starszych osób i umieszczamy je na ściereczkach do okularów, zakładkach, pocztówkach. Ola też wspaniale robi różne rzeczy z gliny samoutwardzalnej. Mamy kolczyki rysowane, klejone, rzeźbione. Tak właściwie mamy bardzo szeroką gamę produktów i zajmujemy się po prostu sprzedawaniem ich w takich wspaniałych, fajnych miejscach różnych po całym Śląsku i Polsce. Proces wygląda tak, że mamy zajawkę na jakiś film, serial albo książkę, siedzimy, gadamy, wariujemy i z tego wszystkiego zaczynają nam się żarty słowne, różne śmieszne pomysły i potem nam wychodzi muminek Batman, który koniecznie musi być gdzieś narysowany i umieszczony na kubeczku albo pocztówce, albo właśnie przegadujemy się jakimiś głupimi hasłami. Bardzo często jest tak, że jesteśmy zmęczone i zaczynamy mylić różne tytuły ze sobą, co powoduje, że mamy bardzo fajne potem pomysły na kolejne rzeczy. Właśnie kochamy popkulturę, uwielbiamy fantastykę, uwielbiamy kryminały i tak nam to wychodzi.
Jeżeli nam będzie to bardzo dobrze szło, to będziemy starały się umieścić też te rzeczy w internecie, też postarać się pojechać na jakieś inne różnego rodzaju tego typu imprezy. No zobaczymy na razie, jak nam to wyjdzie. No, można teoretycznie do nas napisać na internecie, nie mamy sklepów internetowych, ale mamy fanpage, fanpage Oli to jest Biały Mak, a mój fanpage to Kluski i obydwie mamy swoje rysunki w logo, więc można nas na Facebooku znaleźć, zobaczyć co tam śmiesznego jest. Rysujemy na zamówienie, jeżeli ktoś ma jakiś zwariowany pomysł, nie ma dla nas żadnych granic, wszystko jest w granicach naszych możliwości. Na co dzień zajmuję się metaloplastyką, ogólnie pojętą, w tym kowalstwo artystyczne, obróbka plastyczno-metali. Ponad 20 lat pracuję w tej materii. Kilka lat temu stworzyłem biokominek, nazwę go Kosmos. Zgłoszony został do marki lokalnej jako produkt rzemieślniczy i uzyskał ten certyfikat. W zeszłym roku udało mi się całość moich prac jako upcykling stalowy zgłosić do marki lokalnej i została certyfikowana. W zasadzie wszystkie produkty, które wychodzą z pracowni Kofar, są certyfikowane znakiem marka lokalna. Akurat dwa dni temu obradowała kapituła marki lokalnej. Zgłosiłem tam kolejny produkt, już nie jest to produkt typowo, który wyszedł z mojej ręki, a coś bliżej umysłu. Założyłem Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa i jako stowarzyszenie stworzyliśmy skansen kowalski w miejscowości Woźniki. I teraz w najbliższym czasie będzie ogłoszenie werdyktu. Do tej pory dostałem dwa certyfikaty marki lokalnej. A statuetka wygląda tak. Pierwszy, tak jak wspomniał wcześniej, na biokuminek Kosmos, a drugi certyfikat jest na upcykling stalowy. Z tym, że biokuminek Kosmos jest upcyklingiem stalowym. Czyli to jest po prostu poszerzenie tego, co się już działo wcześniej. Przez prawie 20 lat tworzyłem ogrodzenia, balustrady, takie typowo kowalstwo artystyczne, ale związane z budownictwem. Natomiast od kilku lat promuję coś takiego jak upcykling stalowy. Troszkę mniejsze gabaryty przedmiotów, które są wykonywane w mojej pracowni, ale te przedmioty w dużej mierze mają duszę. Są jednorazowymi produktami. Staram się nie powielać pomysłów, o ile to możliwe. Ludzie tak trochę dziwnie do tego podchodzą, no bo widzi w internecie zdjęcie, chciałby mieć coś takiego, jak jest w internecie. Jest daleki od tego. Ważny jest nowatorski pomysł. Chociaż zdarza mi się interpretacja czegoś, co już istnieje, ale to jest jedynie moja wersja tego, nie jest to kopia jota w jota. Skansen kowalski można znaleźć jest strona internetowa o nazwie skansenkowalski.pl. Natomiast pracownia Kowalsko dopiero jest tworzona strona. Pracownia Kofar w zasadzie, znaczek Kofar albo logo Kofar jest chronione znakiem towarowym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat i staram się promować moja marka, nie marka lokalna, a marka mojej pracowni już od ponad 10 lat szerzy w internecie, na Facebooku, głównie takie kanały przez portale społecznościowe. A, miłość do muzyki, no to jak w wielu takich przypadkach kwestia rodzinna. Pochodzę z muzycznego domu. Zawsze w moim domu rodzinnym było dużo, dużo muzyki. Leciało cały czas radio, ale przede wszystkim graliśmy na instrumentach, także każda impreza rodzinna to
to było wspólne granie i biesiadowanie, także myślę, że stąd się to wzięło. Szczerze mówiąc, ja mam dosyć duży wachlarz, jeżeli chodzi o gatunki, bo i gram muzykę elektroniczną, i muzykę klasyczną, i współczesną muzykę klasyczną. Ale myślę, że właśnie muzyka współczesna to jest coś, co jest takie moje i w czym się czuję najlepiej. A dzisiaj usłyszymy pewien taki miks trochę inspirowany Janem Sebastianem Bachem, ale w takim nowszym podejściu z różnymi efektami elektronicznymi. Także na chwilę się przeniesiemy do 21-wiecznego kościoła, jednak z tradycjami baroku. No, jak oczywiście na Facebooku i Instagramie Adamczyk Mate, tam zamieszczam wszelkie informacje. Można tam też zobaczyć różne filmiki i rzeczy promujące moją płytę wydaną na winylu w tym roku. W kwartecie jest to właśnie płyta z muzyką współczesną. Ach, śpiew to już od dzieciństwa właściwie był w moim życiu, bo ja już zaczynałam jako 10-letnia dziewczynka w harcerskim zespole artystycznym Słoneczni. I tam właśnie poczułam miłość do melodii, ale też do tekstu, bo bardzo dużą uwagę zwracano na to, żeby interpretować tekst, czuć to, co się śpiewa. I stąd chyba potem w dalszym etapie miłość także do poezji śpiewanej, bo już właśnie jako dziecko już zaczęłam słuchać poezji śpiewanej, no bo wiadomo, że tam można spotkać wartościowy tekst, który można pięknie interpretować, dlatego ten repertuar jest szczególnie bliski mojemu sercu. Ja z wykształcenia jestem śpiewaczką operową, także poruszam się w klimacie klasycznym, w repertuarze klasycznym, operowym, operetkowym i taki na co dzień wykonuję, ale tak jak mówiłam właśnie, bliska bardzo mojemu sercu jest poezja śpiewana, również takie klimaty jazzowe, także bardzo chętnie to śpiewam i dlatego tym bardziej się ucieszyłam, że dostałam taką propozycję, żeby połączyć w jakiś sposób bibliotekę i muzykę. I jakby pierwszym, co mi się nasunęło, była właśnie ta poezja śpiewana, no bo w ten sposób łączymy literaturę z muzyką. Dzisiaj właśnie poezja śpiewana, dlatego że współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. Dlatego właśnie postanowiłam, że to będzie takie piękne nawiązanie do literatury, do naszego bogactwa, bo to też troszkę taki patriotyczny koncert, dlatego że tutaj mamy przegląd naprawdę wszystkich poetów od początku, bo jest i nawet jest Szekspir, no to nie będzie aż tak patriotycznie, ale Szekspira przetłumaczył z kolei Konstanty Ildefons Gałczyński, także będzie naprawdę przekrój poetów od czasów starszych aż po współczesne. Mam swoją stronę na Facebooku. Ja się nazywam Ewelina Sobczyk i pod takim nazwiskiem i imieniem też występuję. Nie mam żadnych pseudonimów i tam właśnie można mnie znaleźć.